Hejka, witajcie moi mili, z tej strony Rashibo, jest to kolejny odcinek. Zagrajmy w Dead Age. Jak pamiętacie, ostatnio bardzo dużo rzeczy nam się udało. Co za tym idzie, nie mamy chyba co się obawiać tutaj o straty własne. Ale potrzebni nam będą strażnicy. I to będą nam potrzebni strażnicy, tacy, którzy mieli tam już rozdane trochę w strażnicowanie. Lidia, dobra. Lidia miała być tą drugą. Billy jest niekomunikatywny, niestety. I teraz tak, pytanie, czy my idziemy teraz na jakąś daleką wyprawę, bo ostatnio zrobiliśmy bossa, czy skupimy się bardziej na krawceniu? P9, ja bym w sumie P9 zrobił. No, byśmy mogli zrobić tak. Dobra, weź zrób P9. A ty byś mogła w tym czasie zrobić naboje do pistoletu. Nie, czekajcie, czego nam brakuje w sumie? Naboje do pistoletu mamy mało. Naboje do strzelby mamy w pip. Naboje do karabinu mamy w pip. Do pistoletu nam tylko teoretycznie brakuje. Ale czy do pistoletu będziemy używać? To jest druga rzecz. Wydaje mi się, że nie. Dlatego jak już robimy jedną P9. Ale moment, co my teraz mamy? Jack ma stalową pałkę poziomu drugiego i ona jest do dupy trochę. Więc moglibyśmy spróbować. Coś sprzedać i pohandlować trochę, więc. Na przykład części broni, których mamy w pizdu. Zadania. I teraz na przykład tak, ty byś mogła zrobić stalową pałkę jedną. Tak, ja bym chciał, żebyś ty się tym zajęła. I na przykład tutaj w kowalu my zrobimy naboje. Dobrze, i teraz zobaczymy, jak to się skończy. Okej, dużo rzeczy zużyliśmy. Doświadczeń strażnicy, nic nie zostało skradzione. Trampki za 12 materiałów. No jasne, bierzemy. Na horyzoncie pojawia się słońce, super. Trish, o, wierzę na dwa wezwania o pomoc. Jedno podróżujące grupy, drugie od samotnej pielęgniarki. Samotna pielęgniarka i dodatkowe problemy z tym związane. Okej, to może być ciekawe. Liz, właśnie, Liz, byśmy chcieli tą medycynę tu rozwiązać. To jest coś, co ona będzie potrzebowała. Okej, w końcu mamy tutaj ciebie na statusie. Okej, super. Czyli tak, ty idziesz na strażnika. Lidia, jako że ma wysoko tutaj perki. Ty, Lidia, w sumie już zostałaś tutaj do obozu przybita, nie? To nie ma opcji. I Hank. Tak, i Hank. Stróżówka. Jamal, szukasz jedzenia. No a te dwie panie zapraszam ze sobą, nie? Tak by wyglądało przynajmniej to. Serio, i zrobiłem pistolet, który. Broń mele, która jest. Chyba nie jest dużo lepsza od mojej. Moment, to co mi daje? Refleks. Pozwala postaci atakować szybciej. Super. A co inteligencja? Przez zwiększenie obrażeń, przez trucizna odłamki ogień. To tak. W sumie trochę z dupy, nie? Ale. No dobra, trudno, już niech tak będzie. Hank, weź ten lepszy karabin. Bill, weź tą strzelbę, skoro już tutaj jesteś operatywny z nami. W ogóle ten Glock P2 jest od dupy. Ja pierniczę, no nie wierzę w to. Nie ma tak skraftić sobie rzeczy, a...
A nic to nie dało. Dobra, Jack. Jennifer nie ma punktów. Liz, Elizabeth. Elizabeth nie ma nic do rozdania. Hank też nie ma, bo Hank by musiał się sprawdzić w obronie. Lydia. Lydia nie, no broń krótka jedynie. Jamal. Jamal na polowaniu nic nie dał rady więcej. Dobra, będziemy potrzebowali ten dzień trochę więcej zapolować. I teraz tak, poszukaj ocalałych w strefie 10 albo zawodowa pielęgniarka, albo ocaleli na autostradzie. Zawodową pielęgniarkę mi się wydaje bardziej nam by się przydało. Możesz pójść wzdłuż autostrady za grupą albo czas poszukiwania pielęgniarki. Dobra, idziemy do lasu. W lesie mamy większą szansę na żywność, to połączymy oba targety, które nas ten. Wszystkim gałęziom. No dobrze. Teraz tak, jak to wygląda? Naboje są full. Tu nie mamy fulla. Połączymy te dwa staki. I tutaj połączmy. Dobrze. No i tak, strefa 7 w lesie, no to jest easy. To jest bardzo easy do zrobienia. Zjałczały oddech. Oddech jak twój stary. Nie no, za dużo Rocka ostatnio oglądam. Rocka ostatnio trochę pooglądałem i mi kurde głupoty do oba przychodzą, nie? Wszyscy ogólnie są na jakimś debuffie. Troszkę to słabe. Teraz tak, Liz, skoro ty już masz tutaj nasze medykamenty i wszystko, to weź, podchilujmy się. To nam wszystko tutaj coś da. Pyk. Odkrywasz jaskinię, sięgnij do środka. Dobra, Jack, jak coś się stanie, należy. Okej. Mamy to, strefa lasu za dnia. 7. No dobra, do 7 tam dość nie będzie problem, nie? Teraz trochę powiem szczerze, mi szkoda naboi jako Jack, bo mamy za dużo. Znaczy nie mamy za dużo tych naboi, nie? Super takich. O kurde, nie temu walnem. Kosztowało mnie to 15 obrażeń, super. A co tam? Jak się bawić, to się bawić. Wyobraźcie sobie coś takiego, gościu wychodzi ten, podchodzi do zombiaka, jak się bawić, to się bawić, ze strzelby w głupi ryj, nie? A byłoby to naprawdę komiczne, nie? Jakby coś takiego zobaczyć, to jest obok. Nie wiem dlaczego oni w sumie po tyle biją, a jest taka mała różnica jakby całości. Wydaje mi się, że nie powinniśmy aż po tyle chlastać, no ale... Z drugiej strony darowanemu koniowi zęby się nie zagląda, nie? Jezu, 100 obrażeń z tej pompy wyciągamy, nie? To jest coś super, no, naprawdę mocnego. Okej. Okay. Amunicja, ogień, ja biorę chętnie. Dobra. Nie tego miałem walnąć, no ale okej. Okay. No to tak, maniak. Maniak. W ogóle jaki on ma troglodyci ryj, nie? Teraz to dopiero zauważyłem. No to tak. Tak. Maniak. She's maniac. Maniak. You know. Grypserka. O. Kolejne osiągnięcie odblokowane. To są osiągnięcia na Steamie też, czy nie? W sumie nie wiem, będę musiał sprawdzić to. She's a maniac, maniac, you know, no. No dobra. Znowu nie tego trzasnąłem. Czemu ja tak mam ostatnio? Trudno, no, zdarza się. Dobra, wierzę w ciebie. No nie wierzę, nie? A nie będę was wierzył. Będę robił wszystko na tego, na styk. Weź to.
Rank up. Co by ci tu rozdać? Ja nie wiem, no to by się nic nie opłaca rozdać. Ty potrzebujesz po prostu przewegetować to, co masz. Za samą kobietę krzyczącą o pomoc. To nie jest nasza pielęgniarka? Dobra, musimy tego maniaka złoić teraz i tyle. Nie dostał debuffa, ale mam nadzieję, że... No. Strzelba mu pomogła znaleźć swoje miejsce. Tam przechodnia, to już tam sklepiemy normalnie pałami. Wave 2-2. Another maniac. Au, mocne to było. Wow, that escalate quick. Medyk, pierwsza pomoc. Jack, Jennifer. Jacka. Bo Jennifer najwyżej się sama dohiluje jakoś. Znaczy, inaczej. Lepiej też mieć jedną postać bardziej na low, przy tym idę mam apteczek. No i w sumie bardzo dobrze to wyszło, bo teraz byśmy mieli jeszcze... Całego heala byśmy mieli zmarnowanego. On by wyrównał tu różnicę. No nie najlepiej to wygląda. Wytrzymało się zrobił teraz ten Vagabunga jeden. No tak... Chyba to... podzieliła się z nami racjami, okej. No i następny. I teraz już dojdziemy do... tej kobiety. Rozsieczony ten jest, więc prawdopodobnie jak nam przyłoży teraz, to nas zaboli. Ale miejmy nadzieję, że nie. Stuned. Dobranoc. Dobra, jedziemy ze strzelby go. Do strzelby to mamy 40 naboi jeszcze chyba to. Dany punkt obserwacyjny, zbadajmy chatkę. Śmierć na zboczu, słyszę krzyki i wygłodniałe pomruki nieumarłych. Okej, okay, sukcią, tylko teraz tak, ja bym chciał tobie uzupełnić pestki. Wave 1-2. One of two. Części ciała są wszędzie. Zobacz, nie, wstrzęsną kobietę, która sterycznie bełkocze, może dać się jej pomóc. Nadam się Jacka, ty Mary, muszę znaleźć córkę. Uuu. W ciężkim szoku, jest wyraźnie zdezorientowana, podnosisz wzrok i widzisz hordę sunącą w waszym kierunku. Postanawiasz za wszelką cenę chronić Mary. Mary, nie, jak to było, Little Mary got a lump. Bardzo w temacie, nie, bardzo klimatyczne to było. Ogólnie Paydayowska wersja mi się bardziej podoba. Czy owak Little Mary. W ogóle ile to jest wave'ów, bo tak w sumie zgłupiałem. Nie wiem. I nie powiem, druga pani medyk nam się przyda. Kurde, znowu no nie siadło. Znowu nam nie siadło. Wave 2 na 2. Łe, no to spoko. I skowyt tam. Easy. Dobra, 70 mniej, medyk. First aid, Jennifer. Tutaj na Jennifer akurat ten buff się przyda w tym momencie i gra to dwa buffy. Aha, i ty masz broń krótką. I ty masz medyka i możesz też dać pierwszą pomoc. I to bardzo dobre w tym momencie ułożenie zrobiliśmy. Bo daliśmy jej 80. No, daliśmy jej 80. Mary obrzuca się dzikim spojrzeniem, strząsa się na tyle, być mógł jej pomóc. Jej zdolność liczniki na pewno się przydadzą. Kim maszyna, który zginął? Mary milczy, łuka i makija zmiesza się z policzkami. Czyli pewnie mąż. Wiecie, ale w takim kontakcie się stryż, z orędowaniem pielęgniarką, byli do obozowiska. Okej. Okay. Na powrót, no nie ma co tam siedzieć, no. Ocalała Mary, czyli po prostu tu mieliśmy do wyboru. Racje, materiały.
Super, nikt do nas nie przyszedł. Nie, próbował. Zmęczeni poszukiwaniem krewnych. Dwa oddadzą ci materiały. Okej. Na horyzoncie pojawia się słońce, zyskujemy 20% HP. No Jezu, ty już chodź do pokoju, promieniem z tym uśmiechem. Tutaj zadanie niewykonane. Dobrze poradziłeś. Mary jest dobrą opieką i pozwoli... Męża, zrozumiałe, okej. Okay. Zgubiła córkę. Lekarstwo dla Mary. Będziemy się pewnie poszukać dzieciaka. Wygląda to tak... Daj się apteczkę, to powstanie ten... Lekarstwo. Że masz jakiś problem... Powinnaś zażywać. O Jezus Maria. Znajdziemy twoje tabletki. W świetle jest tyle krwi. Dobra, to będzie kurwa grubo. Musimy się z nią spotkać na obrzeżach obozu, ale nie jest powiedziane, że musimy iść sami. No dobra, okej, okay, to zadania. Lydia. Hank. A wy we dwójkę weźcie zapolujcie, bo nam się żart się kończy. No dobrze, teraz tak. My mamy w ogóle pyk. A Master Red Execution. Cios krytyczny. Super. Master of Execution. Ktoś jeszcze dostał rank up? Hank, karabiny maszynowe, zdecydowanie. Źle. Dobra, popsułem to. Popsułem to, co chciałem zrobić. Trudno. Jamal dostał level up, podniesiemy mu przetrwanie. Obóz. Aha, czyli musimy iść sami, tak czy owak, okej. No dobrze, no to Jennifer wtedy. No bo to rusznikarstwo to jest w ogóle... To jest w ogóle niepotrzebne, nie? W sumie Jennifer, patrząc na to, jak wysoko ma strzelbę. Kurwa, tutaj było też warto zrobić. No dobra. Tak, a ty, Elisabeth. Zadań, ja bym chciał, żebyś też coś zrobiła. Weź, zrób naboje, co do pistoletu. Do obozu. Dobra, i pójdźmy tam sami. Wychodzisz z obozu, masz na ciebie już... Dobra, zamyślę to zombie. Dobra, super. Dotrzyj do supermarketu w strefie 6 na autostradzie. No, kurna! Dobry dowcip. Nie no, bez kitu, naprawdę, to będzie grubo, nie? 6 stref. No ale z drugiej strony to jest noc, nie? I to może być coś, co mnie po prostu tutaj... Właśnie, egzekucja. Średni deal, nie mniej, zwiększyło nam obrażenia na walce wręcz. Trzeba by było zobaczyć, jakie ona ma perki, jakie ona ma umiejętności i... Zobaczcie. Uwaga, z weak spotem robimy chyba więcej. Ale ona sobie radzi chyba z bronią krótką. Taką mam nadzieję. No. Okej, dobrze, droga pani. Kim pani jest, jakie ma pani statystyki? Medyk, broń krótka. Dobra, weź
Weź to P9, damy ci. Weź te naboje. Weź to sobie wyposaż. Weź te trampki. No dobrze, no. Okej. Okay. Już mniej więcej wiem przynajmniej na czym stoję. Ona zdecydowanie będzie strzelcem. Strzelcem na broni krótkiej. Wiem, niby jeden punkt to nie jest dużo, żeby tam sobie wziąć i ten i przerzucić, no ale... Nie łapię, mi się wydaje, że ta egzekucja to będzie słaby deal. No ale okej, okay, no, co ja tam się znam, nie? Przecież ja tylko gram w tą grę. Blok za 30. No to jest dużo, okej, okay, ona dużo daje radę zrobić z tego. Pewnie też ze względu na to, że jednak to jest w jakiś sposób już lepsza broń. Wszystko powoli się składa do... jakiegoś tutaj rozsądnego. Skrzynia jest zabezpieczona. Otwórzmy ją. Materiały. Okej. Okay. Mary, jaki ty masz level? 4, aha. Jestem ciekaw, czy z tego, co z tego supermarketu też tam za leki wyciągniemy w ogóle. Dostał? Nie, nie dostał. No dobra, trudno. Tak, uwaga, Bungi to było takie trochę ryzykowne, bo w sumie on mógł nie dostać tego i dupa, a mógł dostać i byłaby w sumie mniejsza dupa. Ale szansa na blok nam się zwiększyła i to jest bardzo fajne. Jeden z głowy. Niestety nie mogę jej traktować zwykle jako damage dealera. Tak mimo wszystko. Bite. Bite. Bite i wbite, hehe. Tak, gra słów, ustabilizuj samochód. 96% szans, nie? Bardzo miła niespodzianka, nie? No normalnie nie spodziewałem się, że tam będą łuski. I szybki ten bite był. Może pielęgniarka i drugi raz. Teraz pytanie, czy wagabungę, czy krawata pierwszego? Chyba krawaciarza. Moment, bo tu dodajemy co? 140%. No to dobra, to teoretycznie jest lepiej, no. Kurde, nie wiem, no to jest takie... Jeżeli byłby ogłuszony ktoś, to faktycznie, nie? To wtedy mogłyby to mieć ręce i nogi więcej. Ale w takim wypadku trochę krucho. Bleed, no właśnie. Tak to mamy szansę na to, że tu jeden z nich wejdzie krytyczny. Nie. Mary, aby znaleźć właściwie tabletki, będziemy potrzebować trochę światła. Znaleźć jaki generator, jeśli jest to coś takiego, będzie trzeba znaleźć się pod budynkiem. Niestety oznacza to, że trzeba wyjść na zewnątrz, gdzie akurat przychodzi horda. Mary, nie panikuj, jest ich dużo, ale na spokojnie sobie poradzimy. Nie wiesz, czy to dobry sygnał, czy stan się pogarsza. Super, ogólnie, żeby włączyło nam już od razu tutaj walkę. A ja nawet, kurczę, dialogów nie skończyłem czytać. Ouu, zgarnęliśmy dwa kryty nagle. Zróbmy egzekucję, która będzie wyglądała epicko. No tak, będzie trzeba ją podleczyć, nie? Tylko pytanie, za ile? 120, a dobra, jeszcze dużo ma. Na dobrą sprawę, dopóki postać ma więcej niż 80 HP, to... Wątpię, że coś nas mogło zwantapować, nie? 3 wave'y, okej. Okay. To może być niebezpieczne. Ugroziony jest złożony. Rawaga Bungę, bo ona będzie łapała jak dzika potem w zęby. Uch.
cyk. Zawsze 60, nie? Bez umiejętności, bez doświadczenia, bez niczego. To jest coś super. Weak spot za 100. Ja wątpię, żebyśmy dali radę egzekucją tyle zrobić. Mojego męża kiedy polował, dobrze posługuje się bronią, tak jak ty. Wreszcie, gdy dosmery nagle przerywane są cisze. Zanim zginął, powinien być bardziej uważać. Próbować się chronić, ciężko ludzie zachować zimną krew, gdy martwisz się o kogoś bliskiego. Tak, to jest racja. To jest niestety racja. Jeżeli kiedyś tak mieliście, żebyście martwili się o jakąś osobę, która jest wam bliska, to doskonale wiecie. Doskonale będziecie wiedzieć, co tutaj autor miał na myśli. Jak stoimy z hapsami 90. I idziemy. Pyk. 70. Nie mamy naboi. Chyba nie zwróciłem na to uwagi. Nie zwróciłem uwagi. Wykończony kładziesz dłoń na ramieniu Mary, cała się trzęsie. Taka rzeź każdego wyprowadziłaby z równowagi. Wróćmy się do warunku, dobrze? Powinniśmy uruchomić ten generator. W nowo pozyskane świetle przeskakuje, skakuje śladem apteki i zaczyna się rozglądać. Hej, to jest to, nie, moment, a może to te. Mary hikoczy i rozgląda się chaotycznie. Twoja cierpliwość zaczyna się kończyć, w końcu zatrzymujesz się przed nim spojrzeniem zastyga. To te, naprawdę, tym razem jestem pewna. Leci, lek przeciwpsychopatyczny, to ma to sens. Garnij ile się da i wynośmy się stąd. Masz jeszcze trochę czasu, ale możesz wrócić do domu. Super, bierzemy to. Na pewno załadujmy jej pestki, żeby miała. Rozdajmy jej w perka. Dodajmy jej przetrwanie. I powróćmy do domu. Dzień 19. Okej. Upolowane zwierzęta 22, zużyte 11. Super. Gromada zombie atakuje obóz. Cheerleaderka i ta. No dobrze. Czujne oko. No bo to jest bardzo dobry perk. Pielęgniareczkę zaraz zdejmiemy. 90. 60. No i teraz jeżeli zaatakuje. Aha. A, będziemy musieli też jej uzupełnić naboje. Bo w sumie już ma tylko 3. Bronę z obozu zakończyłem sukcesem, ocaleli, odparli 20% HP. Gdy nalewa uroczystego drinka, właściwie resztę tego co zostało. Za twój sukces! Wygląda, że działają. Mary jest zupełnie inną osobą, będzie bardzo pomocna. Desperacko potrzebuję broni, jeśli mama broni się przed zbirami. Znisz 3 posterunki zbirów w strefie las. Musimy o tym porozmawiać w kantynie. Dobra, ale pogadamy już w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej.